They're already here. The Elder Scrolls told of their return. Their defeat was merely a delay. To the time after Oblivion opened. When the Sons of Skyrim would spill their own blood. No one wanted to believe they even existed. And when the truth finally dawns, it dawns in fire. But there's one they fear. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. Witam was serdecznie, ja jestem Phoenix, a to jest oczywiście gra Skyrim. Chciałem wam dzisiaj zaprezentować jedną szybką misję. Myślę, że będzie dosyć szybka, a przy okazji przedstawić moje postacie w Skyrim, które już, no jakby nie patrzeć, trochę rozwinąłem. Ja gram elfem wysokiego rodu, czyli taką rasą. Jest to mag, stworzyłem całkowicie maga zniszczenia i tym się param od samego początku. A mój towarzysz jest też magiem. Jest to Erandur, którego oczywiście dostałem za pomoc jemu w jednej z wykonywanych misji. Z tych postaci, pomocników w Skyrim jest tu dosyć sporo. Przetestowałem dosyć sporo ich właśnie, ale jak dla mnie na razie ten Erandur jest najlepszym kompanem. Względem tego, że jest magiem, dużo mi pomaga. Wyposażyłem go w 17 różnych kosturów. Jest pewno więcej w tej grze, ale na razie tyle znalazłem. I po prostu walka przez mojego kompana tymi kosturami jest mi potężnie pomocna, zresztą nieraz aż przesadnie. Chciałem na początku zaprezentować szybko ładowanie kosturów magią, czyli do tego są oczywiście potrzebne pełne klejnoty dusz. Gdy je już posiadamy, ładujemy dane magiczne przedmioty i przed wyruszeniem na misję raz, dwa pokażę, jak się ładuje. Niech Mara nas prowadzi. Kończy się miejsce, co? Z chęcią pomogę. Żeby naładować dane kostury, muszę zabrać mojemu towarzyszowi je na chwilę. Tak jak widać na dole, przy kosturach i innych przedmiotach magicznych jest szara kreska. Kiedy ona jest ściągnięta do końca, czyli jest, jakby powiedzieć, bardziej czarna, znaczy, że kostury są puste, bez magii. Naładuję przed dalszą misją te kostury ze względu tego, że... Mogę iść, ruszajmy. Pójdziemy do miasta, w którym niestety wcześniej trochę narozrabiałem. No, wykonywałem misję dla jednych z mieszkańców tego miasta, ale niestety dzięki temu narozrabiałem w ten sposób, że u głównych władz mam zakaz wstępu. Wybieramy kostur w moich przedmiotach w broni i naciskając literę T
Mamy do wyboru klejnoty, które posiadamy dusz. Naciskając klejnot, ładujemy je do końca. Oczywiście jedne klejnoty ładują o wiele mocniej, są klejnoty dusz o wiele większe, drugie mniejsze. Zależy, ile tej kreski trzeba doładować. No ja tych klejnotów trochę posiadam. Dlatego będę starał się po kolei z nich korzystać. No tak jak widzimy, wszystkie klejnoty już naładowane. Te takie dziwne trochę odgłosy dochodzące nie z gry, to mój pies Husky, który tutaj chce mi pomóc chyba w wyjaśnianiu niektórych Niech rzeczy. Niech Mara nas prowadzi. Kończy się miejsce, to z chęcią pomogę. I teraz muszę oddać mu na szybko. Nie mam problemu z przebieraniem w mojej asortymencie mojej broni, bo mam tylko stalowy sztylet, który potrzebny mi jest do wykonania zadania. I jego mam jako z broni w moim ekwipunku, bo ja się parę, jak mówiłem, całkowicie magią zniszczenia. Co za wspaniałe miasto. Przed wyjściem jeszcze na zadanie mogę sprawdzić tylko, co moja żona, która oczywiście ta gra... Jakby to powiedzieć, jest tak zrobiona, że oczywiście można wziąć też, znaleźć sobie wybrankę swojego życia i więc teraz wziąć ślub. Jakiegoś właśnie jest tutaj. Nie widzę w tym żadnego sensu. Lidia, nie, przepraszam, za dużo tych żon ostatnio było. Tutaj. Więc teraz wyruszasz szukać jakiegoś kostura? Nie widzę w tym żadnego sensu. Można Proszę, poprosić świeżutkie. O ugotowanie obiadku przed wyjściem. Jutro. Można się przeprowadzić ze swoją żoną oczywiście. Wybrać ją jako towarzysza. No ale żona wystarczy, że w domu jest, a jeszcze żeby z nią podążać jako towarzysz, to chyba nie jest to wskazane. No dobrze. I tak jak mówiłem, zrobimy teraz szybką misję. Czyli zdobądź ostatnią pochwę Arkasza. Ja pojawię się przed kopalnią, dlatego że, tak jak mówiłem, przed głównym miastem, no nie jestem mile widziany i będę miał już pewne problemy na samym początku, ale spróbuję wejść, zdobyć tą pochwę i usunąć się z tego miasta przy pomocy oczywiście mojego kompana. Sprawdzę tylko, czy wszystko jest tak, jak ma być. Okej. Czary są przygotowane. I na 100% zaraz przywita mnie niegościnnie. Stać! Aresztuję cię za morderstwo dokładnie. I spisek przeciwko miastu Markart. Prawdę mówiąc, zamordowałem tylko jedną osobę, co było wskazane w zadaniu, ale trudno. Spróbujemy przekupić wartownika, ale no nie uda się. Czyli zostanie mi walka lub poddanie się. No niestety do więzienia nie pójdę, bo skończy się to po prostu odebranie mi trochę artefaktów, i które w ogóle już znikną, nawet po wyjściu z więzienia, i zmieni to po prostu całkowicie przebieg mojej gry.
tak jak widać, mój mag jest bardzo pomocny. Oczywiście trzeba dbać o to, żeby jego kostury były cały czas naładowane. Jak dokładnie widać, mag daje rady. Trochę powinien podejść na górę, żeby sobie mógł lepiej celować, no ale on niestety jest leniwy. Teraz wchodzę już do markartu i tu oczywiście wszyscy czyhają tylko, żeby mnie, jak to mówiąc, zaaresztować. W tym momencie już nawet nie aresztować, tylko zabić. Muszę dostać się na samą górę. Prawdę mówiąc, misje, które będę pokazywał, robię pierwszy raz, dlatego nie mam pojęcia, co i jak się zdarzy. Ale mówię, najgorzej w tym mieście jest niestety, gdzie sobie przegulałem wcześniej. Mag jak zwykle został oczywiście na 100% z tyłu, rozprawiając się z wcześniejszymi wrogami, a ja będę musiał jakoś się obronić. Walka! Niech ktoś coś zrobi. Lepiej niczego nie podpalę. Muszę przekazać książki. Nie wiem, czemu cesarscy tak bardzo... Pokażę ci, jak ork uczy się kowalstwa. I na razie przerwać tą rozmowę. Bo z tyłu jest już paru wartowników, którzy próbują mnie zgładzić na szybkiego. Skrócę cię od głodania. Będzie ciężko, ale powinno się udać. A jednak nie. Zbyt ciasne pomieszczenie jak dla maga. Spróbujemy jeszcze raz to wykonać. Jest to, że mam mało czasu na pogawędkę z postacią, dla której przyniosłem książki do wykonania zadania. I jeszcze niechcący nie mogę jej zabić. Lada wyzwanie. Biorąc pod uwagę, że brakuje mi po kolei wszystkiego, i życia, i czarów, magii raczej. Trochę sobie oswobodzimy sytuację. Mag kompa jest tak miły, że nie chce mi przeszkadzać po prostu chyba w walce i został gdzieś na zewnątrz, co się nieraz zdarza.
Cofnięcie! Niszczysz szlak! Przysychają się, każdy chce dostać ze swoje. Nie dam ci radę! Chyba mam czas na wykonanie teraz zadania. Nie przejmuj się Tacitusem, to na nic. Oddać książkę. Księgi. Nie wiem, czemu cesarscy tak bardzo je lubią, ale ta powinna pomóc memu chłopcu, jeśli taka jest wola Malakata. Pokażę ci, jak ork uczy się kowalstwa. To zadanie trochę wykonuję szybko. To zaszczytny fach. Pokażę ci, co dlatego, potrafię. Że jak było widać... Z każdej strony mam tu niemile. Dostałem przy okazji awans. Co jest akurat też dobrą rzeczą. No zadam to na szybko. Pytanko pokażę jeszcze raz. Ci, co potrafię. I po zdobyciu już pochwy, jak było widać. Postaram się opuścić te cudowne miasto. I znaleźć przy okazji swojego wałęsającego się kompana. Oczywiście, jak widać. Stać! Aresztuję cię za morderstwo i spisek przeciwko miastu Markart. Mój kompan czeka na zewnątrz. Nie ma szans. Nie za coś takiego. Wlepię ci dożywocie w kopalni Sibna. A ja muszę jak zwykle się bronić. Gdyby mag był oczywiście wewnątrz ze mną, to by, tak jak widać, na dwa kostury jest bardzo, bardzo dobrze wyćwiczony i raczej nie miałbym najmniejszych problemów, a tak musiałem sam, no, czy oczywiście z wiadomo mag na bliskie odległości, na starcia z bronią ręczną, białą, nie jest wytrzymały. No, ale ponieważ zadanie zostało tu wykonane, mogę przenieść się z powrotem do białej grani. No nie przenoszę się od razu mapami, chcę wyjść, pokazać wam jeszcze tutaj na koniec widoki. Są zresztą, jak w całej grze, bardzo eleganckie. Eleganckie, mało powiedziane, bardzo ładne. Tylko, że pora jest trochę wieczorna i dlatego nie będzie to do końca eleganckie. Pomogę, niech stracę. Armagedon, jak widać, to znowu mój mag, który na przemian korzysta z kosturów. Nie wybiera on kosturów, dajmy na to, jednych i tych samych i cały czas je używa aż do wykończenia magii, tylko je zmienia, co też jest bardzo dobrze zrobione w grze. Jak widać na mapie, trochę już odwiedziłem. No i to by było zadanie pierwsze. Do białej grani przychodzę dlatego, że jak mówiłem na początku, no jest tam w danej grze, jest tam mój dom, moja żona. Ale przy okazji jest tam aż pięcioro handlarzy, którym mogę wszystko posprzedawać i
nie biegać. Czego ci potrzeba? Od miasta do miasta, gdzie jest po dwóch handlarzy i nie mają za dużo pieniędzy, także bóstwa po prostu nie zbieram już byle czego przy tym levelu, także tylko dosyć cenne przedmioty i wystarczą nieraz dwa przedmioty, trzy, żeby danemu kupcowi skończyło się złoto. Także jeśli wam się podobała ta krótka misja, to proszę o głosowanie swojej wypowiedzi. A już w niedługim czasie, biorąc pod uwagę sytuację, że jestem teraz już na urlopie, wstawię dalsze części, dalsze przygody z moich dwóch magów. A jak na razie, to pozdrawiam i trzymajcie się na razie. Hej!